Teraz potrzebują coś, będę szukać. Najgorsze jest to, jak oni, wiesz, używają, wiesz. Bezdomny, no potrzebujący to ładnie brzmi, ale bezdomny to brzmi całkiem, wiesz, że niektórzy tego nie trafią, nie wiedzą, o co chodzi. Się boją, że to są mordercy. Może tak samo jak tych Polaków zrobili, hitlerowców, wiesz, że to Polacy rozpętali II wojnę światową, żeby tak myślano, zrobili, że to Polacy właśnie. Żeby tak myślano, żeby tak przekręcić odwrotnie, właśnie. No. Pani Rozalia Polak, pani Anna Żurek, pani Teresa Godwińska, pan Stanisław Caputa, pan Czego podjadą nie wymyślił, przecież to nawet ten plus 12 błogosławił Hitlera, plus 12 błogosławił Mussoliniego. Czego podjadą nie wymyślił, odkręcić, odwrócić sytuację, by chcieli, żeby świat wiedział, że to kto inny tę wojnę rozpętał, że to nie Niemcy, że to kto inny. Oni by tak chcieli, oni by tak życzyli sobie, by tak chcieli. Służby przekazały też uaktualnione dane dotyczące zaginionych osób. Jest ich ponad 1300. Piotr Orłowski. Największy w historii Kalifornii pożar wybuchł 10 dni temu. Camp Fire, bo tak go nazwano, strawił ponad 60 tysięcy hektarów terenu. Zniszczonych zostało 10 tysięcy domów. Zdaniem służb trudno jest obecnie określić rzeczywisty rozmiar strat, bo na miejscu panuje chaos. Nieprecyzyjna może być też informacja o liczbie zaginionych. W rzeczywistości może być ich mniej. Zawyżone liczby mogą wynikać z informacji przekazywanych w panice przez bliskich osób, którzy nie mają kontaktu z mieszkańcami zniszczonych terenów. W miejscach, gdzie udało się dogasić pożary, trwa przeszukiwanie pogorzelisk. W pracach tych uczestniczą tysiące policjantów, prokuratorów oraz członków Gwardii Narodowej. W Kalifornii wczoraj był prezydent Donald Trump. Spotkał się z poszkodowanymi, przedstawicielami pracujących na miejscu służb oraz władz. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. We Francji drugi dzień trwała blokada dróg, która była powodem znacznych utrudnień dla podróżnych. To protest przeciwko zapowiedzianym podwyżkom cen paliw, przede wszystkim oleju napędowego. W niedzielę protestujący blokowali drogi w 150 miejscach. Marek Brzeziński. Protestujący wtargnęli na parking przy parku rozrywki Euro Disneyland, umożliwiając zostawienie tam samochodów za darmo. Zazwyczaj kosztuje to 30 euro dziennie. Blokowano ruch jadąc w żółwim tempie autostradą A4, wiodącą m.in. z Polski przez Niemcy do Paryża. Podobne akcje organizowano w Toulouse i w Bordeaux, ale rząd nie chce jednak ustąpić. Minister ochrony środowiska François de Vigy minimalizuje rozmiary protestu. Ta mobilizacja była znacząca, ale nie taka wielka, jak to przedstawiano. Trzeba brać pod uwagę opinię wszystkich Francuzów. To była tylko ich część, tak zwane żółte kamizelki. Przedstawiciel tych ostatnich wyjaśnia, o co chodzi protestującym. Dzisiaj, jutro, pojutrze będziemy manifestowali, dopóki rząd nie ogłosi konkretnych kroków. Będziemy w wielu miejscach tamowali ruch. To, co teraz robimy. Teraz olej na 70% Francuzów dojeżdża do pracy samochodem, z tego aż 61% pojazdami z napędem diesla. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Szwajcarzy i Anglicy jako kolejni zakwalifikowali się do Final Four piłkarskiej Ligi Narodów. Helweci po efektownym występie pokonali Belgów 5-2, choć przegrywali 0-2, natomiast Anglia wygrała z Chorwacją 2-1. W sobotę awans wywalczyła Portugalia. Zaplanowany na czerwiec tego roku turniej, na czerwiec 2019 roku turniej, ma odbyć się właśnie w tym kraju. I na koniec wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. Noc pochmurna, miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu i w centrum śniegu. Temperatura od minus 6 na terenach podgórskich Karpat. Idzie zima, 6 stopni, ale to już dzisiaj śnieg z deszczem padał. Już dzisiaj 18 listopada 2019 roku. 18 już chciałem 19 roku. Miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu. Temperatura w ciągu dnia od minus 2 na Podhalu przez 0 na Podkarpaciu, plus 3 w centrum do 6 nad morzem. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty.